Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, aż mi go skacze tak niesamowicie. Kumple, dzisiaj jest kolejny dzień. Dziennie nagrywamy filmy. Nie przestajemy, lecimy z tym koksem. Dzisiaj mamy gościa, jest to Neo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że pod tym vlogiem będzie pełno wyświetleń, bo ja myślę, że taki przystojniak jak ja musi nabić na tym filmie no miliony wyświetleń. Oczywiście tak, zostawiacie łapkę w górę, teraz suba dla Pawła, a my lecimy normalnie. Dzisiaj nagrywamy znowu mnóstwo filmów, a mianowicie będziemy dzisiaj Neona uczyli jeździć na hoverboardzie. Czyli dokładnie to będzie po prostu nauka jest na tej elektrycznej desce, jakby ktoś nie wiedział. Sprawa wygląda właśnie tak, że pewnie sobie połamie kręgosłup w 3 miejscach, wyląduje w szpitalu na oddziale intensywnej, ale czego się nie robi dla wyświetleń, słuchajcie. Jeszcze jeden pomysł na film, taki napad nie z Neonem, na spontanie oczywiście, bo całe życie na spontanie jak nagrywamy dziennie. Będziemy całą trampolinę napełniali balonami z wodą, tylko że mamy ich jest strasznie mało, dlatego zamierzamy iść do sklepu i kupić mnóstwo oczywiście balonów nowych. Dobra, lecimy na sam początek nauczyć Neona oczywiście jeździć na deskorolce, bo Neon się już nie może się tutaj doczekać, prawda Neon? Po prostu to... Szczerze mówiąc, to mi się nawet tego nie chce nagrywać, ale... No... YouTuberzy wyszli na dwór, popatrzcie, Neon, jesteś na dworze, jak się z tym czujesz? Szczerze mówiąc to słaba grafika trochę, ale wytrzymam mi się wydaje. Zaraz zaczynamy nagrywać właśnie, prawda, świetne filmy, mam nadzieję, że wam się spodobają. No będziesz to, po prostu już się tak nie mogę doczekać. Tak się nie mogę doczekać. W ogóle powiem wam jedną rzecz, że dzisiaj będzie hardkorowy challenge, bo Neon już się prawie nauczył na tej desce jeździć, przed chwilą nagrywaliśmy do niego film, lecz niestety już deskorolka się wyładowała i aktualnie ładujemy, ale w przeciągu tego, jak się deskorolka ładuje, to idziemy sobie do sklepu oczywiście, kupić te wszystkie balony. A co ja chcę zrobić? Ja chcę wsiąść na hoverboarda, ale nie na trawie, nie na betonie, tylko nikt takiego czegoś jeszcze nie zrobił, a mianowicie będę hoverboardem jeździć na trampolinie. Do czegoś takiego nie było Neon, prawda? Ja nie było. Czegoś takiego nie było. Takiego nigdzie nie widziałem. Nie, na pewno nie było, także to będzie coś niesamowitego. A aktualnie lecimy sobie do sklepiku po baloniki. Drodzy widzowie, powiem wam, że rozmyśliliśmy się co nieco z tymi balonami z tego powodu, że chodzimy po sklepach, nigdzie nie ma żadnych balonów. Jest nam bardzo przykro z Neonem, lecz... No dokładnie, lecz mamy przepiękny pomysł, bo wbiliśmy do Auchana, zauważyliśmy tam malutkie baseniki. Za 10 zł, malutkie takie baseniki i chcemy zrobić piękny odcinek, a mianowicie wszystkie te baseniki rozłożymy na trampolinie, napełnimy je wodą i będziemy skakać z dachu. Dokładnie. Taki odcinek, nie było czegoś takiego, to będzie piękne. Cześć kumple, ja tu mam bardzo dobry pomysł na film, dokładnie tak. Mamy tutaj baseniki dla dzieci, patrzcie. Różowe, niebieskie, oczywiście różowe są lepsze, ale wziąłem pół na pół, żeby było oczywiście kolorowo. Kosztują 10 zł, średnica 60 cm szerokości ma ten basenik. I mamy aktualnie tutaj, wiecie ile wezmę tego? 8, po 4, 4 niebieskie, 4 różowe. I lecimy nagrać piękny odcinek. Zaraz właśnie będziemy napełniali te wszystkie baseniki. Piękne, małe, to był najlepszy zakup w historii. 80 zł na marne baseniki, ale odcinek wyjdzie niesamowicie, ponieważ razem jeszcze z Neonem te baseniki przekoloryzujemy, ale zaraz zobaczycie jak to będzie wszystko wyglądało we vlogu, a będzie to naprawdę piękne. Wybieram się za pompowanie tych basenów najpierw. To już będzie tyle się działo, że to naprawdę mi to łeb rozwala. Mamy mało czasu, ale damy radę. Lecimy pompować teraz te baseny. W takim razie będzie teraz challenge, czyli na trampolinie będę jeździć hoverboardem oczywiście. Będzie taki, nie wiem czy to się da w ogóle, tak? Ale spróbuję? Nigdzie tego nie widziałem jeszcze. To będę pierwszą osobą na świecie, która jeździła hoverboardem na trampolinie. Czaisz to? Jezus, to mnie... Wow. Ty, czekaj, trzymuję się. Pa! Wow, jak tu zakręcam. Słuchajcie, że się da hoverboardem po trampolinie jeździć, pa! Jo pierniczy, ale jazda. Ale tak banalnie, ja myślałem, że kółko, jazda. Ale czegoś takiego to jeszcze naprawdę nie widziałem. Jakie ślady robię w ogóle na tej trampolinie. Bo panie. Teraz spróbuję... Muszę się utrzymać w tym kółku i robić obroty. Dobra, za szybko, szybciej. Dopierniczy, spadnę. Jednak się da jeździć hoverboardem na trampolinie. To jest naprawdę niesamowite. Widzieliście kiedyś? Na pewno wam do głowy by nie wpadło to, żeby jeździć hoverboardem po trampolinie. Na 100%. Właśnie jak to wyglądało spod tego? No. Jak to wygląda? O, to jest creepy, stary. Serio? Gdyby to się zerwało i na mnie spadło, to byś mnie zabił. Ale widzę cię. Widzisz, są mety. Patrz, kółka będę robił tutaj. Nie! Jakie to jest creepy! Jakie zarobki! Jakie to jest creepy, stary! Ja nie chcę! Oła kurde, boli, to jest twarde. Lecimy teraz nagrywać jeszcze hoverboarda do Neona, bo wszystkiego nie nagraliśmy, a pozostało nam jeszcze jeden dość długi odcinek nagrać z basenem, z basennikami. A to zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Dobra, Neon, ciśniemy, bo mamy mało czasu. Lecimy, just do it, just do it. Neon mnie tu nagrywa, jestem na odcinku, zapraszam serdecznie na jego kanał. Tutaj jestem na hoverboardzie i mam przejechać całą tą prostą. No mi nie wierzy. Ja mam być cwaniakiem, dobra, jedziemy. Patrz, prędkość maksymalna, jadę. Jak pika mi. Dobrze! Udało mi się, prawie. A to jest, wiesz dlaczego? Ja trzymałem kamerę, to wszystko dlatego. Kupiliśmy baseniki, już je napompowaliśmy, teraz wystarczy je napełnić wodą. Patrzcie, tak to wygląda. Mogliśmy troszkę kupić więcej, ale jednak wydaliśmy na to strasznie dużo pieniędzy. I nie chciałem wydawać ponad 100 na same baseniki, ale mamy dobry pomysł z tym jeszcze, bo może zafarbimy tą wodę i będzie to jeszcze lepiej wyglądało. No i będziemy może skakać z dachu tam. Nie jest to wysoko do tych baseników, myślę, że to będzie zarąbisty efekt. No i musimy teraz te baseniki wszystkie napełnić, jest 8 tych basenów. Nie no, nie wygląda to aż tak źle. A wiecie co jest najśmieszniejsze, zaraz wam pokażę. Uwaga, przygotujcie się na coś bardzo, ale to bardzo śmiesznego. Obrazki, jakie kryją te baseniki. Tutaj mamy piękną żabkę, myszkę, kaczuszkę, rybki, ptaki. A tutaj mamy kota i psa. Jest to przepiękne, w każdym baseniku tak to wygląda, z góry to będzie świetnie wyglądać. No, jak te baseniki nie popękają, to mogę wam rozdać jak chcecie, ale napiszcie w komentarzu. Także my zaczynamy napełniać te baseniki piękne i ciśniemy z pięknym odcinkiem. Mam nadzieję, że to bardzo fajnie wyjdzie, na pewno dzisiaj będzie mokro. Ogólnie no, postanowił sobie wyjść na trampolinę, zgnieść balona i jakimś dziwnym trafem się cały oblał, nie? Mogę to powtórzyć, stary. Nie, już nie, wystarczy. Na odcinku potem. Tutaj mamy pełno tych basoników, zaraz będziemy nagrywali ten odcinek właśnie z tą trampoliną. Także lecimy, to mamy mało czasu. Drodzy widzowie, mamy pełno basoników rozstawionych, już jesteśmy w trakcie nagrywania nowego odcinka na kanał już. I wypełniamy już baseny, jak widzicie. Tutaj za tych, patrzcie na to. O panie, to będzie przepiękny odcinek, naprawdę. Ale fajnie, Leon. Ale świetnie. A najbardziej te baseniki mi się z tego względu podobają, że mają te obrazki. No to będzie rewelacja, stary. Te obrazki robią wszystko, całą robotę. Patrz, jakie to jest... Jakie to jest głębokie, stary. Aż rękę mogę tam zanurzyć. Cześć to. Przed chwilą właśnie nagraliśmy ten odcinek. Było mega kolorowe, jak widzicie. Moje ręce wyglądają strasznie. Aha, fajne balony. No i przekonałem strach, zobaczcie to w następnym odcinku oczywiście. Nie będę zdradzał, ale było strasznie dla mnie przynajmniej. No. O! Oblałeś mi nogi! Także oglądajcie dalej tego vloga, bo ja muszę sobie odpocząć psychicznie. Dobra, na głowę to sklejam, dobra. Na głowę! Mordy, ja muszę teraz wszystko posprzątać po tym filmie. Ogarnąć się. A wy wyczekujcie zajebistego filmu, dosłownie. Neon! Daję ci okazję zemścić się na mnie, nie wiem w ogóle za co, ale po prostu żebyś sobie porzucał mnie balonami. Bo nie mam co z nimi zrobić. Zarąbiście. Dobra, rzucaj Neon. Masz odejść, dawaj, musisz trafić. Ty, tylko jak się patrzy tak w aparat, to tego. Dawaj. Ciężko jest. Jaki wariat, panato. Na główkę. Stary, panato. Tak pod nóżką to ci przerzucę. Ło! Takiego zamachu. Złapałem! What? dzięki za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że wam się filmik spodobał oczywiście, bo myślę, że był po prostu spoko. Nagraliśmy ten piękny basen, wyszedł zarąbiście, no on już musiał jechać do domu. I kumple, jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście, napiszcie tutaj basen dla dzieci w komentarzach, macie napisać. I mam smutną informację taką, znaczy z jednej strony smutną, a z drugiej strony fajną. Z tego powodu, że wyjeżdżam już jutro do Chorwacji na wakacje właśnie kamperem. Także vlogi będą prześwietne, ale niestety muszę was zawieść troszkę, bo nie wiem, czy będą dziennie. Z tego powodu, że na przykład w jeden dzień możemy gdzieś jechać, cały dzień gdzieś, żeby się przemieszczać. My nie będziemy w jednym miejscu, tylko się będziemy przemieszczać non stop, żeby było właśnie, no, nie nudno. A po drugie, po prostu w jakimś miejscu nie może będzie bardzo słaby internet, w jakimś kampingu albo cokolwiek, coś się może stać, no i będzie problem. Także od razu wam mówię, że może teraz nie będzie dziennie vlogów, tak przez 2 tygodnie, ale będą często filmy na pewno i będę dużo nagrywał i najwyżej jak przyjadę, to powrzucam wam wszystkie i znowu lecimy potem z daily vlogami, bo pięknie mi się to nagrywa. Wspieracie mnie teraz taką aktywnością, że to jest niesamowite, więc wielkie dzięki. To tyle z mojej strony, jeszcze wbijcie na Instagrama, bo tam będzie właśnie konkursik z Genesis, także wbijajcie, obserwujcie mnie tam, będą za niedługo zarąbiste zdjęcia, bo chcę w końcu powrócić do tego Instagrama z tego powodu, że już tam długo nic nie wrzucałem. I to tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do zobaczenia. Yo! Sleepless nights, you wake me up when the sun goes down. I can't help it, baby, not myself when the sun goes down.